brama wejściowa do Dafufa, cywilizacji Kerma. Cywilizacja, która istniała tutaj około 2000 lat przed Chrystusem, była, zniknęła, niewiele zostało. Po tej cywilizacji niewiele wiadomo o niej, ale jest. Jesteśmy na Dafufie, co oznacza wielka gliniana budowla. Budowla pochodzi z 2,5 tysiąca lat przed Chrystusem. Uważa się, że jest to najstarsza budowla na terenie Afryki. O cywilizacji Kerma nubijskiej niewiele wiadomo. Jest kilka teorii. A to było miejsce prawdopodobnie dla króla. Faraonowie kuszyccy. Kerma, miasto w Sudanie. Jebel Barkan, święta góra Egipcjan i Nubijczyków. Na tej górze mieszka Bóg Re, Amon Re. Świątynia Aspelta, 8 wiek przed Chrystusem. Jednego z faraonów dynastii kuszyckiej.
3,5 tysiąca lat na nas patrzy. Świątynia bogini Hathor, opiekunki kobiet i dzieci. 8 wiek przed naszą erą. Piramidy faraonów nubijskich, czarnych faraonów. Jedziemy wzdłuż Nilu. Trafiła się wietrzna, piaskowa pogoda. Nekropolia El Kuru. Jesteśmy w grobowcu ostatniego faraona 25. dynastii nubijskiej. Tanu Tanaki.
łódź z symbolami Boga, Słońca, Re, Amon Re. Postaci Izydy, Horusa, Anubisa. A tu święty Skarabeusz. Dlatego święty, że potrafi przeżyć wiele miesięcy na pustyni, bez wody, bez jedzenia. Sklepienie, gwiaździste. Poniżej są zniszczone malowidła, ponieważ woda, powódź zniszczyła kolory, freski. A tutaj mamy inny grób faraonów. Niestety ograbiony, zniszczony. Alla
adoro de sarala tele ali do conitaye focansa antena se ganina ego Focansa antena se ganina eco.